Cześć, miło mi się znowu z Wami widzieć. Mam dziś ze sobą narzędzia, ponieważ będziemy mówić o budowaniu. Mam młotek i szpachelkę. Zapraszam. Witajcie. Chcę Wam opowiedzieć historię, która wydarzyła się dawno, bo aż 2500 lat temu w dalekim kraju Persji. Mieszkał tam młody człowiek. Pracował w przepięknym królewskim pałacu w Suzie. Czy pamiętacie, kto mieszkał też w tym pałacu? Tak, to była Estera i król Achaszwerosz. Ale oni już dawno nie żyli. Na tronie zasiadł kolejny król, Artakserkses. Młody mężczyzna, o którym Wam opowiem, pełnił ważną funkcję. Był podczaszem króla. Jego zadaniem było kosztowanie królewskich potraw i napojów, zanim zostały podane królowi. W ten sposób sprawdzał, czy potrawy są świeże, bezpieczne i czy nie zawierają trucizny. Król bardzo ufał naszemu bohaterowi i często z nim rozmawiał. A nasz bohater miał na imię Nehemiasz. O jego losach możemy poczytać w księdze Nehemiasza. A zaczyna się ona tak. Słowa Nehemiasza, syna Hakaliasza. Gdy w miesiącu Kislew roku 20 przebywałem w twierdzy Susa. Przyszedł jeden z moich braci, Hanani, a z nim niektórzy mężowie z Judy. Zapytałem ich wtedy o ocalałych Żydów, którzy przeżyli niewolę i o Jeruzalem. A oni rzekli do mnie, ci pozostali, którzy przeżyli niewolę, znajdują się w tamtejszym okręgu w wielkiej biedzie i pohańbieniu. Wszak mur Jeruzalemu jest zwalony, a jego bramy spalone ogniem. Gdy Nehemiasz usłyszał te słowa, usiadł, zaczął płakać, smucił się przez wiele dni, pościł i modlił się do Pana Boga w tej sprawie. Postanowił też modlić się o Boże prowadzenie, żeby rozmawiać z królem Artaksesem. Wiedział, jak trudne ma zadanie przed sobą, bo to on nakazał wstrzymanie wszelkich prac przy murach Jerozolimy. Pewnego dnia nadarzyła się jednak okazja do rozmowy z królem. Pewnego dnia, kiedy usługiwałem królowi jako podczasze, wziąłem wino i podałem królowi. A nigdy przedtem tak źle nie wyglądałem. Wtedy król rzekł do mnie, czemu tak źle wyglądasz? Chyba nie jesteś chory. Nic to innego, jak tylko zgryzota. A ja bardzo się przestraszyłem. I rzekłem do króla, niech król żyje wiecznie. Lecz jakże nie mam źle wyglądać, skoro miasto, gdzie są groby moich ojców, jest zgubione, a jego bramy przez ogień stracone. Wtedy król zapytał się mnie, czego byś sobie życzył. Pomodliwszy się do Pana Boga niebios, rzekłem odważnie do króla. Jeśli odpowiada to królowi, i jeżeli Twój sługa znalazł łaskę w Twoich oczach, to proszę, abyś mnie wysłał do Judei, do miasta, gdzie są groby moich ojców, abym je mógł odbudować. A król rzekł do mnie, jak długo potrwa Twoja podróż i kiedy powrócisz? Król zezwolił na to i wysłał mnie, a ja podałem mu termin. Potem też powiedziałem królowi, jeśli odpowiada to królowi, to niech mi dadzą listy do namiestników Zarzecza, aby mi pozwolili przejść do Judei. Oraz list do Asafa, strażnika lasu królewskiego, aby mi dał drzewa na obelkowanie bram, cytadeli, świątyni i na mur miejski oraz na dom, do którego mogę się wprowadzić. I król dał je, gdyż dobrotliwą ręką obdarzył go Pan Bóg. Nehemiasz, zaopatrzony w królewskie listy, wraz z towarzyszącymi mu osobami wyruszył w drogę.
Przed nimi było ponad 1100 kilometrów. Dzień po dniu zbliżali się do upragnionego celu. Wreszcie dotarli do Jerozolimy. Bóg dał dla Nehemiasza szczególne zadanie do wykonania. Także i nam Pan Bóg powierza różne zadania, bo Pan Bóg ma pracę dla każdego z nas. Po 3 dniach spędzonych w Jerozolimie zerwał się nocą i wraz z kilkoma mężczyznami zaczęli chodzić i szukać, przyglądać się i oglądać mury Jerozolimy. Zastanawiali się, co mogą zrobić. Przeszli przez bramę nad doliną w kierunku źródła smoczego i dotarł do bramy śmietnisk i badał dokładnie mury Jerozolimy, które były zburzone, i jej bramy, które były spalone. Potem pojechał do jeszcze jednej bramy, ale tam jego zwierzę nie mogło przejść, dlatego szedł pieszo i patrzył, przyglądał się pod osłoną nocy. Szedł nawet korytem potoku, obejrzał dokładnie mury. Potem zwrócił się i powrócił. Nehemiasz zwrócił się do mieszkańców Jerozolimy. Widzę niedolę, widzę, jak źle się tutaj dzieje, jak to miasto jest spustoszone, jak wszystko jest zniszczone. Chciałbym dzięki dobrotliwej ręce naszego Boga, który mnie prowadzi, który mnie tutaj posłał, chciałbym naprawić mury. Zabierzmy się do budowy. Przywódcy byli niesamowicie zachęceni słowami Nehemiasza i pełni entuzjazmu popierali jego pomysł. Gdyby znali słowa zapisane wiele lat później przez apostoła Pawła, pewnie z radością wyrecytowaliby je. W gorliwości, nie ustępując, płomienni duchem, Panu służcie. Oni byli gotowi. Ale jednak nie wszyscy cieszyli się z przybycia Nehemiasza. Szczególnie nienawidzili go dwaj mężczyźni, Sanbalat i Tobiasz. Robili wszystko, żeby dokuczyć Nehemiaszowi i uniemożliwić mu pracę. Rozpoczęły się przygotowania do pracy. Wszyscy szykowali narzędzia i odpowiednie ubrania. Wszyscy chcieli przyłączyć się do pracy. Mur został podzielony na odcinki. Każdy odcinek budowała inna ekipa. Tych ekip było aż 42. Do prac zgłosili się ludzie różnej profesji, z różnymi zadaniami. Każdy, kto chciał pomóc, po prostu to robił. W taki sposób, w jaki potrafił. Czy był mężczyzną, czy kobietą. Pan Bóg ma pracę dla każdego człowieka. I wtedy każdy człowiek znalazł coś dla siebie. Także i my możemy prosić Pana Boga o to, abyśmy znaleźli odpowiednie miejsce do zaangażowania się, do pomocy. Możemy modlić się do Pana Boga, aby nas używał w służbie dla Niego. W Jerozolimie wszyscy ochoczo wykonywali swoje zadanie. Jedni zajmowali się planowaniem prac, drudzy odbudowali mury lub wstawiali bramy. Inni trzymali straż, żeby ochotnicy byli bezpieczni. A Nehemiasz, doglądając wszystkiego, codziennie dbał też o wyżywienie 150 ludzi. Wszelkimi sposobami próbowali niektórzy jednak przeszkodzić w budowaniu murów. Ale Pan Bóg troszczył się o nich, pomagał im. Wszyscy ludzie, którzy byli zaangażowani w budowę, nie stracili zaufania. Trzymali się Nehemiasza i trwali przy tym, kto go posłał. Zabiegi wrogów nie zdały się na nic. Po 52 dniach
mury zostały naprawione. Nadszedł czas radosnego świętowania. W całym mieście rozległy się radosne śpiewy. Nehemiasz został wybrany przez Boga do dokonania dzieła odbudowy Jerozolimy. Dołączyli do niego mieszkańcy Judei. W przykładny sposób ze sobą współpracowali i uzupełniali się wszystkim tymi darami i talentami, jakimi obdarzył ich Pan Bóg. Również my możemy robić różne rzeczy i dzielić się z nimi, z innymi ludźmi. Nie bądź bezczynny. Pan Bóg ma pracę dla każdego człowieka. Pan Bóg też pobłogosławi wszelkie prace, które są robione w Jego imieniu, na chwałę Jego imienia. Uwaga, uwaga, news z ostatniej chwili. W Jerozolimie nad grupką mężczyzn pojawiły się płomyki ognia. Nasza reporterka jest już na miejscu. Oj tak, to prawda. To była naprawdę niesamowita historia. 50 dni po tym, jak Pan Jezus opuścił ziemię, wszyscy Jego uczniowie byli zgromadzeni w jednym pomieszczeniu. Modlili się, bali się, może czekali na coś? Dokładnie, czekali na obiecanego Pocieszyciela. Jezus, kiedy odchodził, powiedział: zostańcie w Jerozolimie, ześlę wam mojego Pocieszyciela. I tak się stało. W dniu święta Pięćdziesiątnicy zebrali się wszyscy uczniowie i naśladowcy Jezusa w jednym pomieszczeniu. Nagle zaszumiał wiatr. Wszyscy byli zaskoczeni. Drzwi były zamknięte, a nad ich głowami pojawiły się tak jakby ognie, takie płomienie. Stąpił na nich Duch Święty. I każdy z nich mówił, to było dziwne, mówił niby tak samo, ale tak, że wszyscy ich rozumieli. Wszyscy byli zaskoczeni, co to się wydarzyło. A w ten oto sposób Pan Bóg zesłał na nich Ducha Świętego. Wzięli tę moc i pełni zapału, pełni ufności Bogu poszli na cały świat głosić Ewangelię. Małymi krokami, najpierw w Jerozolimie, potem w innych miejscowościach. Apostołowie w różny sposób docierali do ludzkich serc, uzdrawiali, głosili zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, bo On zmartwychwstał, żyje i króluje. I dziś właśnie jest święto zesłania Ducha Świętego. To, kiedy przypominamy sobie narodziny Kościoła, narodziny naszej społeczności, społeczności z Jezusem Chrystusem, bo to Duch Święty daje nam wiarę, On nas umacnia, pociesza, On jest z nami, On działa w nas i przez nas. Dlatego dajmy się Jemu prowadzić. Pan Bóg ma zadanie dla każdego z nas. Każdy z nas też otrzymał wyjątkowe dary i talenty. Wykorzystujmy je na chwałę Boga. Życzę Wam dobrej niedzieli. Pozdrawiam. Pani Doroto, dziękuję za tego newsa. Teraz zapraszam na wiersz. Jan Brzechwa, Sum. Mieszkał w Wiśle Sum Wąsaty. Znakomity matematyk. Krzyczał więc na całe skrzele: do mnie, młodzi przyjaciele! W dni powszednie i w niedzielę na życzenie mnożę, dzielę, odejmuję i dodaję i pomyłek nie uznaję. Każdy mógł więc przyjść do Suma i zapytać: jaka suma? A Sum? Jeden w całej Wiśle. Odpowiadał na to ściśle. Znała suma cała rzeka, więc raz przybył lin z daleka i powiada: drogi panie, ja dla pana mam zadanie.
Jeśli pan tak liczyć umie, niech pan powie, panie sumie, czy pan zdoła w swym pojęciu odjąć 0 od 10? Sum uśmiechnął się z przekąsem, liczy coś pod wąsem. Wąs sumiasty jak u suma, a sum duma. To dopiero mam z tym biedę. Może 10? Może 1? Upłynęły 2 godziny, sum z wysiłku już jest siny. Myśli, to dopiero od 10 odjąć 0? Żebym miał przynajmniej kredę. Zaraz, wiem już. 1. Nie 1, 10 chyba. Ach, ten lin to wstrętna ryba. A lin szydzi. Panie sumie, w sumie pan niewiele umie. Sum ze wstydu schnie i chudnie, już mu liczyć coraz trudniej, a tu minął wieczór cały, wszystkie ryby się pospały i nastało znów południe, a sum chudnie i nim dni minęło kilka, stał się chudy niczym kilka. Więc opuścił wody słodkie i za żonę pojął szprotkę. A teraz się przenosimy do księgarni Barto w Cieszynie. Cześć! Słuchajcie, Pan Bóg ma pracę dla każdego. Ale też w takim wieku, w jakim wy jesteście, Pan Bóg też ma dla was różne zadania. I dzisiaj mam książkę, która opowiada o osiołku, który woził króla. I opowiada o takim osiołku, Szar się nazywa. I jego niestety nikt nigdy do niczego nie wybrał. I ten osiołek był bardzo smutny. Aż tu pewnego razu okazało się, że ma wieść na swoim grzbiecie Pana Jezusa. Słuchajcie, po tym donośnym wydarzeniu osiołek się bardzo wbił w pychę, on czuł się ważny. Ale ponowne spotkanie z Panem Jezusem pokazało mu, że mamy też być pełni pokory do wyznaczonych przez Pana Boga dla nas zadań. Jeśli chcecie poznać lepiej historię osiołka, który woził króla, która też jest historią wielkanocną, zapraszam was do lektury. Książka jest dostępna w księgarni Barto na Wyższej Bramie i na www.barto.com.pl. Zapraszam was na koncie kreatywnym. Moja mama szczęstuje lodami. Szkoda, że przez ekran nie można wam ich przekazać. A jakbyśmy je wam przysłali pocztą, to przyszłaby sama woda. Piękne lato, słoneczko świeci. Idealny czas na lody. Pewnie też lubicie. Pycha. Co robicie ze śmieciami? To oczywiście wyrzucamy do śmietnika, ale patyczek można jeszcze wykorzystać. Spójrzcie, w jaki sposób możemy zostawić patyczek i dać mu drugie życie. Dzisiejsze szkółko wieści. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i do zobaczenia za tydzień. Cześć!